Dzień dobry, szanowni państwo, witam serdecznie drugiego dnia naszej konferencji. Nazywam się Robert Spałek, jestem pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Warszawie i witam państwa serdecznie zgromadzonych tutaj na sali, jak i przed ekranami monitorów. Witam serdecznie w imieniu mojego dyrektora, profesora Jerzego Eislera, w imieniu współorganizatora tej konferencji, pana doktora Tomasza Łabuszewskiego. Proszę państwa, temat konferencji brzmi: obrachunek z dekadą Jaruzelskiego, czyli jak dziś oceniamy ostatnie lata PRL 1981-89, przyczynek do bilansu historii politycznej. I doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że ten temat może u niektórych widzów wzbudzać takie oczekiwania, że no skoro obrachunek, to przedstawiamy podczas tej konferencji jakieś jednoznaczne, dokonujemy jakichś jednoznacznych podsumowań, ocen, jesteśmy pewni, wydajemy wyroki. No i tutaj powtórzę to, co mówiłem wczoraj, że bardzo często w historii, jeśli ja nie mówię o publicystyce historycznej, tylko mówię o nauce, o badaniu historii, i bardzo często w tym badaniu historii jest trudno wydać taki ostateczny wyrok, chociaż rzeczywiście dekada Wojciecha Jaruzelskiego, sam Wojciech Jaruzelski, stan wojenny, być może i tak są jednymi z prostszych tematów, z takich tematów konkretnych, łatwiejszych do uchwycenia niż wiele innych, którymi się zajmujemy także w Instytucie Pamięci Narodowej. Proszę państwa, nie jestem w stanie streścić tego, o czym wczoraj rozmawialiśmy przez cały dzień. Wszystkich tych, którzy nie byli tutaj obecni albo nie widzieli wczorajszej relacji, zapraszam po prostu serdecznie. Wczorajsza konferencja jest, że się tak wyrażę, zawieszona w internecie. W każdej chwili można tam zerknąć i zobaczyć, o czym rozmawialiśmy wczoraj. Natomiast dzisiaj mam głęboką nadzieję, że będzie, nasze referaty będą równie interesujące, równie merytoryczne i zainteresują zarówno nas, jak i państwa i przyczynią się do dyskusji. A będziemy dzisiaj, zaczniemy od spojrzenia jeszcze innego niż wczoraj. Zaczniemy od takiego aneksu prokuratorskiego, czyli od spojrzenia prawnika, prokuratora IPN na prawo karne okresu stanu wojennego. Potem przejdziemy do tematów bardziej związanych z opozycją, bo być może niektórzy mają pewien niedosyt, że oto konferencja poświęcona stanowi wojennemu, dekadzie Jaruzelskiego, a my się zajmujemy władzą, zajmujemy się gospodarką, zajmujemy się jakimiś wizjami, perspektywami ludzi władzy i tego, jak oni sobie wyobrażali ewentualnie swoją przyszłość, a są tacy, którzy oczekują, żeby bardziej spojrzeć na tę stronę martyrologiczną. Więc chociaż w niewielkim stopniu, bo ten temat jest często podejmowany na innych konferencjach, ale również i u nas on będzie podjęty, więc represje, radykalna opozycja, opór czy przystosowanie, tego typu tematy. Przejdziemy też do kwestii związanych z Wojskiem Polskim, no jego przecież nieprawdopodobnie ważnej, decydującej roli w okresie rządów generała Jaruzelskiego, o służbie bezpieczeństwa. Będziemy mówić o środowiskach emigracyjnych, o zagranicznej pomocy w stanie wojennym, a także spojrzenie, dokonamy szerszego spojrzenia, to znaczy dowiemy się, w jaki sposób postępował powolny proces upadku czy takiej dekoniunktury Związku Sowieckiego. No i wreszcie w ostatniej takiej części, w której historycy będą wygłaszać swoje referaty, przyjrzymy się, czy były jakieś podobieństwa między okresem stalinowskim a okresem władzy, jak to się czasami mówi, reżimu Wojciecha Jaruzelskiego.
w ogóle trochę więcej w ostatniej tej części referatowi, trochę więcej miejsca poświęcimy samemu Wojciechowi Jaruzelskiemu i później na jakby zakończenie, na finał będziemy się przysłuchiwać dwóm panelom. Pierwszy panel, może trochę nietypowy, to będzie panel, w którym socjologowie, politolodzy będą spoglądać na materię, którą na co dzień zajmujemy się my, czyli historycy historii politycznej. I będziemy chcieli się dowiedzieć właśnie od socjologa, od politologa, co on może nam, historykom badającym dzieje polityczne, powiedzieć innego o tej tak zwanej krótkiej dekadzie Wojciecha Jaruzelskiego. Zadamy tam kilka takich podstawowych pytań na styku historii i socjologii, politologii, między innymi takie, które może się wydawać banalne, ale jak dłużej się nad nim zastanowić, to ono jest ciekawe. Czyli czy dzisiaj, proszę Państwa, Polacy, ja to mówiłem wczoraj, czy dzisiaj Polacy mają jeszcze jakieś oczekiwania wobec przeszłości? Nie wobec przyszłości, bo to jest oczywiste, ale czy wobec przeszłości? Zobaczymy, czy nasi goście podejmą się w ogóle odpowiedzi na to pytanie i jak odpowiedzą. No i wreszcie na koniec będzie podsumowanie obrad przez dwóch wybitnych badaczy historii powojennej Polski, czyli przez profesora Jerzego Eislera i profesora Andrzeja Paczkowskiego. Teraz przystępujemy już do praktyki działania i bardzo proszę pana prokuratora Marcina Gołębiewicza o referat, o wygłoszenie referatu, czy streszczenie, prawo karne okresu stanu wojennego, ocena po latach i konsekwencje. Witam Państwa bardzo serdecznie, Marcin Gołębiewicz. Proszę Państwa, w takiej świadomości społecznej wiadomo, że takim elementem, istotnym elementem opresyjnego prawa karnego okresu stanu wojennego był dekret z 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym. Ale ten dekret występował w pakiecie innych aktów prawnych, również przyjętych przez Radę Państwa 12 grudnia i one wszystkie razem wzięte dopiero spowodowały tę opresyjność prawa karnego okresu stanu wojennego. Ale po kolei. Postaram się skupić na tych kwestiach najistotniejszych i na pewnych odniesieniach, tutaj nawiążę do wypowiedzi pana Roberta, do zmian w prawie, które zostały wprowadzone także w okresie powojennym. Mianowicie, dekret o stanie wojennym przewidział nieznaną dotychczas w prawie polskim formę pozbawienia wolności, formę pozakodeksową, mianowicie internowanie. Teraz, co trzeba w tym aspekcie podkreślić? Otóż, proszę Państwa, internowanie dla zastosowania tej formy pozbawienia wolności wystarczyło wykazanie jedynie uzasadnionego podejrzenia odnoszonego do dotychczasowego sposobu życia danej osoby, że ta dana osoba nie będzie przestrzegała porządku prawnego. To była jedyna podstawa wymagana do zastosowania tej formy. To była pierwsza rzecz i druga rzecz, że internowanie było stosowane bezterminowo. Ono było stosowane do momentu, do którego organ stosujący je uchyli. I teraz proszę Państwa, odnieśmy to do tymczasowego aresztowania, do przepisów, które w tym aspekcie obowiązywały w tamtym okresie. Otóż tymczasowe aresztowanie można było zastosować jedynie w stosunku do osoby podejrzanej, a więc osoby, wobec której sformułowano zarzuty popełnienia przestępstwa, opisano je w postanowieniu, zakwalifikowano, następnie należało na podstawie dowodów wykazać tak zwaną przesłankę ogólną, czyli że dana osoba w dużym stopniu uprawdopodobniono popełnienie tego przestępstwa, a następnie jeszcze trzeba było wykazać tak zwane przesłanki szczególne, że dana osoba będzie się ukrywać, ucieknie albo że będzie mataczyć, czyli namawiać inne osoby, nakłaniać do składania fałszywych zeznań czy wyjaśnień. I co jeszcze istotnego? Każdorazowy okres stosowania tymczasowego aresztowania nie mógł przekraczać 3 miesięcy.
przed upływem 3 miesięcy organ procesowy był zobligowany dokonać ponownej oceny dowodów i wydać decyzję o przedłużeniu. I to też tylko na okres 3 miesięcy. A w przypadku internowania te obostrzenia w ogóle nie obowiązywały. Więc reasumując ten obszar, internowanie było stosowane w stosunku do osoby niewinnej, osoby, która nie była podejrzana o popełnienie żadnego przestępstwa. A to z kolei, drodzy Państwo, no budzi skojarzenia z okresem powojennym, z obozem NKWD w Skrobowie czy z obozem w Rembertowie, gdzie taką formę internowania stosowano w stosunku do żołnierzy, oficerów Armii Krajowej, którzy przecież nie byli podejrzani o popełnienie żadnych przestępstw, tylko byli potencjalnie podejrzani o nieufność wobec zrębów nowo tworzącej się władzy ludowej. Proszę Państwa, dekret o stanie wojennym wprowadził do porządku prawnego 26 nowych, dotychczas nieznanych przestępstw kodeksowi karnemu 69 roku. Przewidywał także, czy wprowadzał nowe typy wykroczeń, jak również podwyższał dolne ustawowe zagrożenie i górne ustawowe zagrożenie karami w stosunku do przepisów ogólnych obowiązujących w kodeksie karnym 69 roku. Proszę Państwa, to byłoby jeszcze nic, gdyby nie tryb postępowania. Sposób procedowania w odniesieniu do przestępstw typizowanych w kodeksie karnym i w dekrecie o stanie wojennym zostały opisane w drugim dekrecie przewidzianym w pakiecie, mianowicie w dekrecie o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego. Proszę Państwa, ten dekret przewidywał tryb doraźny w stosunku do 154 przestępstw z kodeksu karnego i z dekretu o stanie wojennym. Zastosowanie trybu doraźnego powodowało po pierwsze, że dolne ustawowe zagrożenie, niezależnie od tego, pod jakim zarzutem dana osoba pozostawała, przenosiło się na poziom co najmniej 3 lat do kary 25 lat pozbawienia wolności, a nawet kary śmierci włącznie. Tak, proszę Państwa, zastosowanie trybu doraźnego do działacza opozycji demokratycznej, procedowanie w tym trybie w większej ilości przypadków powodowało, że tym osobom groziła kara śmierci albo 25 lat pozbawienia wolności. Tryb doraźny powodował, że w przypadku skazania kara pozbawienia praw publicznych była obowiązkowa, a ta kara eliminowała na przykład udział w wyborach jakichkolwiek. Stosowanie aresztu było obowiązkowe, a wyrok wydany w pierwszej instancji stawał się prawomocny z chwilą jego wydania. Od takiego wyroku przysługiwały tylko tak zwane nadzwyczajne środki prawne, ale one pozostawały tylko w gestii prokuratora i naczelnego prokuratora wojskowego. A zatem w praktyce, jeżeli wysokość kary wymierzonej przez sąd wojskowy, nie podobały się prokuratorowi, to tylko on mógł zainicjować skierowanie rewizji nadzwyczajnej i domagać się podwyższenia tej kary. Proszę Państwa, procedowanie w trybie doraźnym w czasie stanu wojennego budzi proste skojarzenia do dekretu z listopada 1945 roku o postępowaniach doraźnych. To ten dekret wówczas przewidywał, że niezależnie od tego, jaka kara grozi podejrzanemu, zawsze może być wymierzona kara śmierci, a wyrok wydany w pierwszej instancji uprawomacnia się z chwilą jego ogłoszenia. To były tożsame rozwiązania prawne. O ile dobrze kojarzę, po raz ostatni ten dekret 1945 roku o postępowaniu doraźnym został zastosowany w tak zwanej aferze mięsnej w roku 65, gdzie zapadł wyrok śmierci, wykonany zresztą w stosunku do jednej osoby, co do której wyjściowo na podstawie kodeksu karnego za przestępstwo gospodarcze taka kara nie groziła. Kolejny element. To był już trzeci akt prawny przewidziany w tym pakiecie z 12 grudnia, mianowicie dekret o przekazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre przestępstwa oraz o zmianie ustroju sądów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury PRL. Proszę Państwa, na podstawie tego dekretu gro postępowań karnych
prowadzonych przeciwko osobom cywilnym o sprawy polityczne została przeniesiona z właściwości prokuratur i sądów cywilnych, czyli powszechnych, do właściwości prokuratur i sądów wojskowych. Dlaczego o tym mówię? Proszę Państwa, powoływanie prokuratorów do jednostek wojskowych to nie była kompetencja nawet prokuratora generalnego, tylko naczelnego prokuratora wojskowego. Tworzenie ośrodków, czyli zamiejscowych sądów okręgów wojskowych w poszczególnych miastach, to też nie była decyzja ministra sprawiedliwości czy pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, tylko prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. A ławników do orzekania, do składów orzekających powoływali dowódcy jednostek wojskowych. Proszę Państwa, wspólnym mianownikiem tych wszystkich wymienionych funkcji jest to, że to byli oficerowie Ludowego Wojska Polskiego. Naczelny prokurator wojskowy, prezes Izby Wojskowej i dowódcy jednostek wojskowych. A oni wszyscy przecież przede wszystkim podlegali dyscyplinie wojskowej, a dopiero w drugiej kolejności przepisom regulującym ustrój prokuratury czy sądów. To, proszę Państwa, budzi no, z kolei skojarzenia z procesami z okresu powojennego na podstawie Kodeksu Karnego Wojska Polskiego 1944 roku czy Małego Kodeksu Karnego 1946 roku przeciwko żołnierzom podziemia, bo oni również, niezależnie od tego, czy byli żołnierzami, czy osobami cywilnymi, również odpowiadali w procesach przed sądami wojskowymi. Proszę Państwa, w takim przekonaniu ogólnym ta informacja tkwi, że stan wojenny został zniesiony w 1983 roku. Ale proszę Państwa, musimy rozróżnić sferę faktów od sfery prawnej. Rzeczywiście w sferze faktycznej uchwała Rady Państwa z 12 grudnia 1981 roku o wprowadzeniu na terytorium całego kraju stanu wojennego została uchylona uchwałą tejże Rady z 20 lipca 1983 roku. Ale to wcale nie oznaczało, że dekret o stanie wojennym, czy też cały pakiet dekretów, że one zostały wycofane z obiegu prawnego. One nadal obowiązywały i wówczas za miesiąc, za trzy miesiące, za pół roku, za rok stan wojenny na mocy decyzji czy Rady Państwa, czy Sejmu mógł być ponownie wprowadzony. Będzie może dla Państwa dużym zaskoczeniem, ale odczytam. Mianowicie dekret o stanie wojennym z 12 grudnia 1981 roku został uchylony na mocy artykułu 38 punkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 roku o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem w wolnej Polsce aż 13 lat upłynęło, dopóki dekret o stanie wojennym został wycofany z porządku prawnego. Jeżeli chodzi o ocenę formalną, prawną wprowadzenia stanu wojennego, takiej oceny dokonał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 16 marca 2011 roku. Trybunał przesądził w prawomocnym wyroku, że wspomniane dekrety zostały podjęte z naruszeniem Konstytucji PRL z 1952 roku, Konstytucji RP i co istotne, drodzy Państwo, także prawa międzynarodowego, konkretnie artykułu 15 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego PRL w grudniu 1981 roku była stroną. Jako może tylko taką ciekawostkę, bo to zostało przez Trybunał podniesione, przesądzone i tutaj stosowny wywód przeprowadzono. Mianowicie trzecia sesja Sejmu PRL 8 kadencji trwała nieprzerwanie od 30 marca 81 roku do 26 marca 82 roku. A zatem w grudniu 81 roku, w związku z tym, że formalnie sesja Sejmu trwała,
Rada Państwa nie była w ogóle uprawniona do tego, ażeby podejmować jakikolwiek akt prawny, jakikolwiek dekret z mocą ustawy. I to niezależnie, czy to była kwestia stanu wojennego, trybów procedowania, właściwości, czy też jakichkolwiek innych spraw. Rada Państwa takiego dekretu ani żadnego innego w tamtym czasie nie mogła podjąć. Jeżeli chodzi o rozliczenie stanu wojennego, autorów stanu wojennego, to chciałbym wskazać, podnieść, przywołać akt oskarżenia, który skierowali koledzy z pionu śledczego w Katowicach w 2007 roku. To postępowanie zakończyło się prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 2012 roku. Autorzy stanu wojennego, tego wyroku dożył Czesław Kiszczak. On usłyszał, że w związku z prowadzeniem stanu wojennego dopuścił się zbrodni komunistycznej polegającej na udziale w zorganizowanym związku przestępczym o charakterze zbrojnym, mającym na celu bezprawne pozbawienie wolności osób niewinnych. Drodzy Państwo, wrócę na chwilę jeszcze do pewnych ciekawych aspektów, istotnych aspektów dotyczących internowań z Warszawy i województwa stołecznego. Tą sprawą zajmują się prokuratorzy z pionu śledczego IPN w Warszawie. Otóż, drodzy Państwo, w czasie tego śledztwa ustalono między innymi, że dużą część decyzji o internowaniu i to obejmujących okres od 12 grudnia 81 roku do 9 listopada 82 roku została wydana na podstawie nieistniejącego aktu prawnego. Aktu prawnego, który nigdy nie wszedł do porządku prawnego, nigdy nie ukazał się w Dzienniku Ustaw. Chodzi mi o przywoływany w tych decyzjach artykuł 42 dekretu z dnia 12 grudnia 81 roku o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego. Tego dekretu nie było. W przebiegu tego postępowania tylko w odniesieniu do komendanta zastępców komendanta sformułowano ponad 80 zarzutów popełnienia przestępstw, a w odniesieniu do funkcjonariuszy różnego szczebla kierowniczego MSW 47. Okazało się bowiem, że dużą część decyzji o internowaniu podpisali funkcjonariusze MSW, którzy zgodnie z dekretem w ogóle nie byli legitymowani do podejmowania tego typu decyzji. To powoduje, że te decyzje o internowaniu nie tylko, że wypełniają znamiona przestępstwa bezprawnego pozbawienia wolności, ale także przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Reasumując, drodzy Państwo, z perspektywy dzisiejszej. Dzisiaj prokuratorzy pionów śledczych IPN, odnosząc się do kwestii na przykład internowań, my stosujemy kwalifikację bezprawnego pozbawienia wolności, zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwko ludzkości. Tak, proszę Państwa, udało się w kilku rozstrzygnięciach, także za sprawą Sądu Najwyższego, przekonać instancje sądowe, że stosowanie internowań bezprawnych pozbawienia wolności na masową skalę, w skali całego kraju, to nie jest tylko zbrodnia komunistyczna, a więc przestępstwo popełnione przez funkcjonariusza państwa komunistycznego w okresie pomiędzy rokiem 44 a 90, stanowiące represje z przyczyn politycznych, ale że do tego typu przypadków można także zastosować normy prawa międzynarodowego, a w szczególności dorobek wynikający z prawa norymberskiego, bo to w prawie norymberskim po raz pierwszy sformułowano definicję zbrodni przeciwko ludzkości. Proszę Państwa, nie byłbym sobą, gdybym nie przytoczył kilku statystyk. One też są wymowne i będą obrazowały skalę zjawiska. Otóż, jeżeli chodzi o internowania, to ogółem wydano 10 132 decyzje o internowaniu w stosunku do 9 736 osób. W 396 przypadkach
wydano ponowne decyzje o internowaniu. One objęły łącznie 8728 mężczyzn i 1008 kobiet, a w przypadku 424 osób uchylenie internowania nie wiązało się wcale ze zwróceniem wolności, tylko z zastosowaniem tymczasowego aresztowania i objęciem danych osób normalnym, regularnym postępowaniem karnym. Jeżeli chodzi o procesy z tego okresu, to sądy powszechne z przyczyn politycznych wydały wyroki skazujące w stosunku do 1685 osób, a sądy wojskowe wobec 10191 osób. Drodzy Państwo, trzeba także wspomnieć, że represje to nie były tylko postępowania karne, to były także wykroczenia. I z przyczyn politycznych za winnymi popełnienia różnego rodzaju wykroczeń, głównie z dekretu o stanie wojennym, uznano 207692 osoby, a w 4273 przypadkach to były kary aresztu, które były przecież to same do kary pozbawienia wolności. Reasumując, w stosunku do prokuratorów, sędziów, którzy wykonywali te wyroki, dzisiaj stosujemy kwalifikację zbrodni sądowej. Zbrodnia sądowa jest szczególną postacią zbrodni komunistycznej, popełnionej przez kwalifikowanych prawników wówczas, a więc prokuratorów i sędziów. I na zakończenie, proszę Państwa, chcę powiedzieć, że te pytania, które padały wówczas i one są, czasem się przewijają nadal od osób internowanych czy pozbawionych wolności, którzy pytali wówczas, co z nami będzie, czy z nas wywiozą, czy wykonają wyrok śmierci, czy orzekną jakieś bardzo wysokie kary więzienia w sytuacji, kiedy te osoby mieli rodziny, dzieci, kwestia edukacji tych dzieci, utrzymania, rodziców, dziadków, którzy wymagali niejednokrotnie pomocy. Te pytania, co z nami będzie, one były po pierwsze uzasadnione, a po drugie nie były przesadzone. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Na momencik wyjdę z, zresztą tak jak wczoraj też raz czy dwa razy zdarzyło mi się, wyjdę z roli bezstronnego obserwatora, bo chcę powiedzieć, że jako historyk zawsze bym chciał, żeby ktoś, kto tłumaczy mi sferę prawno-historyczną, mówił do mnie w sposób tak klarowny, bezpośredni, czytelny i ciekawy. Także bardzo dziękuję panu prokuratorowi Marcinowi Gołębiewiczowi. A teraz, proszę Państwa, przechodzimy już do części takiej stricte historycznej, do pierwszej części naszej konferencji i zapraszam tutaj za stół konferencyjny pana doktora Grzegorza Wołka, pana doktora Grzegorza Majchrzaka i pana doktora Tadeusza Rudzikowskiego. O, dziękuję bardzo. Dobrze. I zacznie pan doktor Grzegorz Majchrzak, przepraszam, pan doktor Grzegorz Wołk. Temat wystąpienia to radykalna opozycja w dekadzie Jaruzelskiego, przykład KPN. Dzień dobry. Szanowni Państwo, mam przyjemność rozpoczynać dzisiejszy panel o różnych grupach radykalnej opozycji. Myślę, że sama definicja tego, czym była radykalna opozycja, tutaj mogłaby stworzyć zupełnie nowy panel do dyskusji. Nie chcę się zagłębiać tutaj w spory teoretyczne,
teoretyczne, które się w literaturze przedmiotu na ten temat odbywają. Czym był radykalizm, jak go definiować, jak my go widzimy? Na potrzeby mojego wystąpienia dzisiejszego przyjąłem zasadę, że ten radykalizm w PRL-u lat 80. Możemy definiować właśnie poprzez jasno deklarowany cel odzyskania niepodległości, podnoszony nie przez wszystkie, przynajmniej wprost, nie przez wszystkie ugrupowania opozycji demokratycznej funkcjonujące w latach 80. Ja też nie chciałbym dzisiaj rozpoczynać tego wystąpienia od takiej wiwisekcji i opisu samej genezy powstania Konfederacji Polski Niepodległej, bo to jakby nie jest przedmiotem mojego wystąpienia. Natomiast pewna wyjątkowość KPN-u, jeżeli mówimy o radykalnej opozycji lat 80., to jest z pewnością fakt, że 13 grudnia 1981 roku to wcale nie jest z takiej perspektywy samego KPN-u, ich działaczy, data tak całkowicie rewolucyjna. Też rzadko to się pojawia w literaturze przedmiotu, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że KPN jako organizacja polityczna w okresie rewolucji Solidarności była poddana jako w zasadzie jedyna organizacja opozycyjna zorganizowanej akcji nie tyle inwigilacyjnej, co represyjnej. Tutaj pamiętne są słowa Moczulskiego, który po latach kpił poniekąd z tego, że Solidarność podarowała mu zaledwie kilka tygodni wolności. No, to jest bez wątpienia prawda, bo jeżeli popatrzymy na kalendarium tego, jak wyglądała historia KPN-u sprzed stanem wojennym, to zobaczymy, że faktycznie ci działacze KPN-u zostali łącznie z Moczulskim 1 września zwolnieni z więzień, z aresztu śledczych, 1 września właśnie po podpisaniu porozumień sierpniowych i tak było w istocie. Natomiast Moczulskiego aresztowano i on tego więzienia, no nie licząc krótkiego okresu, nie opuścił już aż do stanu wojennego, czy tuż przed stanem wojennym. Moczulskiego aresztowano 23 września 1980 roku. W kolejnych tygodniach i miesiącach aresztowano szereg istotnych, ważnych działaczy Konfederacji Polski Niepodległej, głównie tego poziomu centralnego, ale też tych działaczy regionalnych, którzy nadawali energię, wielokrotnie nadawali po prostu, mieli wpływ na tworzenie się lokalnych komórek Solidarności. I tutaj możemy domniemywać, że też Służbie Bezpieczeństwa czy w kierownictwo MSW chodziło o to, żeby nie dopuścić do radykalizacji, zwłaszcza tych niższych ogniw związkowych, gdzie działacze KPN-u pewien wpływ na to mieli. I jak już wiemy, to znamy z różnych publikacji, między innymi z publikacji profesora Andrzeja Friszke, nie tylko wobec KPN-u komuniści początkowo planowali tego typu uderzenia jeszcze przed stanem wojennym. No, ostatecznie stało się tak, że ani masowych aresztowań, ani dużego procesu politycznego przed 13 grudnia nie wytoczono, chociaż były takie plany, chociażby działaczom Komitetu Obrony Robotników. No, tutaj KPN stał się jedynym takim gronem, wobec którego skierowano ostrze represji. I co się dzieje 13 grudnia? Wcześniej przez kilka miesięcy trwał proces. Ten proces był wykorzystywany jako wolna trybuna do głoszenia własnych poglądów, można tak powiedzieć, przez działaczy KPN-u. Oni się czuli na tej sali sądowej dość swobodnie, z dość dużą swadą opowiadali o celach działania KPN-u, zbijali zarzuty prokuratorskie i bardzo dobrze sobie z tym radzili. To później było powielane przez prasę, nie tylko KPN-owską, ale solidarnościową, także różne tytuły prasy zagranicznej oraz Radio Wolna Europę. I tak to wyglądało do grudnia. Co ciekawe, co ważne i co też w zasadzie nie jest pamiętane, poza Moczulskim pozostali działacze faktycznie przywitali stan wojenny, siedząc już w areszcie śledczym na Rakowieckiej, ale sam Moczulski tam nie był. Moczulskiemu wydano kilka dni przed wprowadzeniem stanu wojennego przepustkę, żeby mu umożliwić wizytę w szpitalu, gdzie dość poważnej operacji poddawana była jego żona.
I to jest ważny wątek nie z powodów osobistej tutaj sytuacji lidera KPN i jego rodziny, ale z uwagi na to, że ta operacja odbywała się na Śląsku i Moczulski opisuje, że gdy pojawił się na tym Śląsku, miał się zatrzymać u takiej ważnej działaczki i KPN-u, i też Solidarności, Teresy Baranowskiej. Gdy się tam zjawił, okazało się, że drzwi są wywalone z futryn, nikogo w środku nie ma, widać ślady właśnie jakiejś szamotaniny po rozrzucanych ubrań, przedmiotów, mebli. Dość szybko udało się ustalić, co się stało, że władza wprowadziła stan wojenny, że są masowe aresztowania działaczy nie tylko KPN-u, tych pozostających na wolności, ale także działaczy Solidarności. I co robi Moczulski? Moczulski, mimo tego, chociaż pozostali liderzy ugrupowania, tacy jak Romuald Szeremietiew czy Tadeusz Sztański, osoby, które wówczas z Moczulskim zarządzały KPN-em, nie na zasadzie takiej, że to Moczulski był niepodważalnym liderem, ale tutaj większe znaczenie odgrywały ustalenia podejmowane między nimi. Oni obaj byli przekonani, że skoro Moczulski miał to szczęście, że był poza więzieniem w momencie wprowadzania stanu wojennego, to zejdzie do konspiracji i podejmie działalność konspiracyjną. Tak się nie stało. Moczulski zdecydował się pojawić na kolejnym terminie wyznaczonego przeciwko liderom KPN-u procesu. On był przewidziany, jeżeli dobrze pamiętam, na 15 grudnia. To też paradoksalnie nie było proste, bo musiał, unikając kontroli i zatrzymań, wrócić do Warszawy. I tutaj mamy to z kilku źródeł potwierdzone. Nastąpiła taka niemalże filmowa scena, bo sami sędziowie prowadzący to postępowanie założyli, że Moczulski faktycznie będzie się ukrywał, więc nawet nie dowieziono na tą salę rozpraw pozostałych liderów ugrupowania, czyli Tadeusza Sztańskiego, Romualda Szeremietiewa. Moczulski się mimo to zjawił, wywołując ogromną konsternację. Rozprawa oczywiście się nie odbyła, bo prokuratora też nie było na miejscu. Natomiast Moczulski zszedł ze swoim adwokatem do stołówki sejmowej i tam oczekiwał na rozwój sytuacji, po czym po kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach na tą salę wkroczyli milicjanci, którzy go po prostu aresztowali. Mówiąc o filmowej scenie, chodzi mi o to, że wszyscy wówczas obecni na tej sali adwokaci, mecenasi powstali i właśnie unieśli do góry dłonie z kształtem, w wiadomym kształcie solidarnościowym. Już tutaj nie będę się terminologią ministra Urbana posługiwał. I taki był początek, może i romantyczny, ale politycznie wywołał on duże problemy już nawet wewnątrz KPN-u. Jak zdążyłem wspomnieć, pozostali liderzy nie rozumieli tej decyzji. Kompletnie nie rozumieli takiej politycznej kalkulacji Moczulskiego, że większe korzyści Konfederacji przyniesie to, że oni będą więźniami politycznymi sądzonymi w procesie, niż to, że on zejdzie do konspiracji i będzie budował konspiracyjne komórki KPN-u na zewnątrz, tak jak to robił chociażby w przypadku Solidarności Walczącej w okresie późniejszym Kornel Morawiecki, któremu przez szereg lat ukrywać się udawało. To wywołało duży dysonans i to był jeden z głównych powodów, dla którego, gdy liderzy KPN-u zostali już zwolnieni z więzienia na podstawie amnestii w 1984 roku, to jednym z pierwszych kroków, które uczyniono, to był rozpad KPN-u. Właśnie Szeremietiew ze Sztańskim, nie zgadzając się chociaż między innymi z taką taktyką, wyszli z KPN-u i tworzyli Polską Partię Niepodległościową. Natomiast zanim do tego doszło, ten proces KPN-u w 1982 roku już nie toczył się w taki sposób, jak zdążyłem zasygnalizować przed stanem wojennym. Ten proces został przejęty właśnie przez Sąd Wojskowy i jedyną osobą, która poza oskarżonymi z poprzedniego składu brała udział, był prokurator Gontarz, którego przebrano w mundur, awansowano bodajże do stopnia porucznika i w dalszym ciągu mógł konfederatów oskarżać. Ten wyrok czy proces przebiegł już bardzo szybko. Tam już były takie elementy, które odbierały jakiekolwiek prawo do obrony sądzonym konfederatom.
Oni zostali finalnie skazani, Moczulski na 7 lat, pozostałe 3 osoby na wyroki dużo mniejsze. Natomiast co się działo z pozostałymi członkami KPN-u? No, według danych MSW, którymi dysponujemy, internowano w pierwszych dniach stanu wojennego ponad 260 KPN-owców. No, wydaje mi się, że jest to liczba wiarygodna, natomiast jak zawsze przy statystykach MSW trzeba pamiętać o tym, że pewne problemy, jeżeli chodzi o liczby, mogą sprawiać osoby, które na przykład aktywnie działały w obu organizacjach, a takie były. No i tutaj już w zależności od wiedzy czy uznania danego funkcjonariusza, ta afiliacja mogła brzmieć albo KPN, albo Solidarność, więc tutaj możemy mieć pewne odstępstwa, natomiast myślę, że tutaj wciąż możemy mówić o liczbie między 250 a 300 internowanych konfederatów. Kilkunastu następnych miało już, czy otrzymało w pierwszych dniach stanu wojennego zarzuty karne. Ukrywało się może i więcej, ale było poszukiwanych 11 w grudniu 1981 roku. I te liczby mogą się wydawać duże, małe, w zależności od tego, czy porównamy je z Solidarnością, czy będziemy abstrahować od Solidarności. Faktem jest, że stan wojenny doprowadził do tego, że nawet ta niszczona przez SB działalność zamarła niemal zupełnie. No tutaj przestały się ukazywać przede wszystkim pisma ogólnopolskie wydawane przez KPN, takie jak Gazeta Polska chociażby. Tego nie było. Natomiast co się stało? Stało się to po 13 grudnia, że te komórki KPN-u, które powstawały czy się reaktywowały, powstawały najczęściej oddolnie. To były bardzo często inicjatywy ludzi bardziej zafascynowanych programem Moczulskiego czy Konfederacji niż osób, które nie wiem, bywały w mieszkaniu Moczulskiego, które bywały na spotkaniach z którymś z liderów Konfederacji. Nie, to były raczej młode osoby. Najczęściej to byli uczniowie szkół średnich. Jeżeli popatrzymy na te grupy afiliacji KPN-owskiej, które zostały w 82, w 83 roku wykryte i rozbijane przez SB, no to była młodzież, która się po tym 13 grudnia zradykalizowała. I oni widzieli w tej konfederacji taki symbol bardziej aktywnego oporu niż Solidarność, niż właśnie ten krąg opozycji demokratycznej kojarzony z Komitetem Obrony Robotników przede wszystkim. I to był jeden element. Drugim elementem było to, że jednak mimo wszystko liderzy KPN-u zdawali sobie sprawę, że radykalizacja tej młodzieży, która podpisuje się pod sztandarami KPN-u, będzie dla nich problemem, jeżeli ta radykalizacja wejdzie na poziom, gdzie już te radykalne metody, pod którymi rozumiemy użycie przemocy, użycie broni palnej i już akcje bardziej w typu partyzantki miejskiej niż wznoszenia napisów na murach, przybiorą jakiś masowy charakter. Znamy pojedyncze przypadki organizacji afiliujących się jako KPN-owskie, gdzie faktycznie to gromadzenie broni, zgromadzenie środków wybuchowych faktycznie miało miejsce, faktycznie ci ludzie gotowi byli do doprowadzenia aż tak skrajnej działalności. Natomiast no, to się działo jakby wbrew liderom i to tym siedzącym w więzieniu i także tym, którym udawało się ukrywać, bo na przykład jeden z poszukiwanych działaczy KPN-u tutaj z Warszawy, Andrzej Szomański, no, który w środowisku tych młodych KPN-owców sprzed 81 roku w Warszawie cieszył się bardzo dużym autorytetem. On właśnie bardzo mocno wpływał na to, żeby te środowiska nie radykalizowały się w tą stronę, żeby jednak używanie broni czy podejmowanie akcji o charakterze zbrojnym no nie było elementem działalności politycznej. Na to starano się zwracać bardzo dużą uwagę i jeżeli popatrzymy na to, jak wyglądała ta dekada lat 80., to się zakończyło sukcesem. Jeżeli faktycznie podejmowano jakieś akcje, na przykład z wykorzystaniem materiałów wybuchowych, to były bardziej akcje typu próba wysadzenia jakiegoś pomnika działacza komunistycznego, czy jakaś akcja tego typu skierowana przeciwko budynkom PZPR. Więc tutaj można mówić o pewnym sukcesie, że udało się zahamować ten proces radykalizacji młodego pokolenia. Co do samej Konfederacji, też w dekadzie lat 80. wydaje mi się, że dość ciekawym elementem, który daje się uchwycić,
jest to, że te organizacje, które określamy mianem radykalnych, jak właśnie KPN, jak Solidarność Walcząca, jak w Warszawie chociażby MRKS, one wszystkie bazowały na bardzo podobnej bazie. Te zasoby ludzkie, jeżeli można użyć takiego terminu, moim zdaniem były dość podobne i analizując chociażby sytuację tych działaczy KPN-owskich, da się zauważyć, że po tym 1982 roku część z nich podejmuje na przykład działalność Solidarności Walczącej albo tworzą komórki Solidarności Walczącej i nie dlatego, że się zawiedli na KPN-ie, nie dlatego, że ta partia, nie wiem, czy lider wyczerpały jakieś w ich opinii możliwości. Nie, tak się stało, działo z prozaicznych przyczyn. Na przykład w internowaniu poznano działaczy Solidarności, późniejszej Solidarności Walczącej i dzięki tym kontaktom możliwe było reaktywowanie jakiejś działalności w swoim mieście, w swoim regionie, a na przykład z działaczami KPN-u, którzy siedzieli w więzieniach, takiej możliwości nie było. I to był jeden z powodów, dla którego da się zauważyć pewne odchodzenie w 82, w 83 roku tych młodych ludzi od KPN-u. Drugim elementem jest dość duża represyjność. Ja tutaj mówiłem o tych młodych grupach, kilkunastoletnich, najczęściej chłopaków, czy dwudziestoparolatków maksymalnie, którzy właśnie się zaczynają tego typu działalność konspiracyjną w stanie wojennym prowadzić. Te grupy najczęściej nie działają długo. Jeżeli się przyjrzymy i to w skali kraju, jak to wygląda, to jest bardzo często kilkumiesięczna działalność i one właśnie po takim okresie najczęściej już są rozpoznane przez SB. Dochodzi do aresztowań, dochodzi do właśnie no, różnych dramatycznych sytuacji, aresztowań, pobić. I tutaj już jakby nie chciałbym tego wątku kontynuować, natomiast chciałbym, żeby on wybrzmiał. Z elementów politycznych, o których też powinienem już wspomnieć wcześniej, ale on mi się wydaje mimo wszystko poboczny wobec tego, o czym mówiłem. To też ważnym elementem, jeżeli chodzi o tą polityczną działalność Konfederacji, jest fakt, że jeszcze właśnie jak się toczył proces i ci główni liderzy siedzieli w więzieniach, to funkcję tymczasowego przewodniczącego pełnił Krzysztof Gąsiorowski, który był, dziś już o tym wiemy, wieloletnim tajnym współpracownikiem, także w tym okresie, kiedy właśnie odgrywał znaczącą rolę w KPN-ie. I tutaj no, są pewne ślady w dokumentach świadczące o tym, że on jeszcze tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego no, starał się prowadzić jakiegoś typu grę, czy nie wykonywać wszystkich poleceń funkcjonariuszy, którzy się z nim spotykali, a spotykał się specjalnie do niego do Krakowa, przyjeżdżał chociażby pułkownik odpowiedzialny za inwigilację dużo szerszego elementu opozycji niż tylko KPN. No ten Gąsiorowski jest tutaj postacią, myślę, że bardziej tragiczną niż takim złym duchem tej Konfederacji, ale co ważne, on w stanie wojennym najprawdopodobniej z własnych motywacji, a nie sterowany przez SB, podejmuje próbę namówienia, jak władze wprowadzają pomysł znany z lat 40. i 50., czyli politykę amnestii, gdy ta amnestia z 83. roku ma być wprowadzona w życie, Gąsiorowski podejmuje dość aktywne próby namawiania, przynajmniej w Krakowie, pozostałych działaczy KPN-u, żeby się w tej amnestii ujawnili. No jak Państwo wiecie, to jest problem szerszy, ale generalnie ta amnestia z 83. roku no, zakończyła się porażką władz. Jeżeli popatrzymy na nazwiska osób, które się wówczas ujawniły, nie tylko w tym kręgu radykalnej opozycji, ale generalnie opozycji czy podziemia solidarnościowego, to ta amnestia przynosi mizerne efekty. No, poza w zasadzie właśnie samym Gąsiorowskim i działaczami MKO, o których tutaj Grzegorz Majszak więcej pisał, no to tam nie ma nazwisk jakichś poważniejszych struktur opozycyjnych, działaczy, którzy wówczas wchodzą w tą amnestię. Sytuacja wygląda inaczej w 1984 roku, ale to też z tej przyczyny, że w 1984 roku faktycznie więzienie opuszcza poza liderami KPN-u też duża część działaczy opozycyjnych.
także tych znanych, także o znanych nazwiskach. Ta amnestia 1984 roku w przypadku Konfederacji oznacza jedno, że Moczulski wychodzi na wolność, wychodzi Szeremietiew, wychodzi Stański. Już Państwu zdążyłem powiedzieć, że najpierw ma miejsce rozłam, czyli powstaje Polska Partia Niepodległościowa. Natomiast co robi Moczulski, sam KPN? Oni próbują wciąż prowadzić politykę jawności, politykę działalności partii politycznej, a nie jakiegoś ugrupowania podziemnego, czyli maszyny drukarskie, tego typu rzeczy są wciąż utajnione, natomiast ta działalność publiczna wciąż w ich zamyśle ma być prowadzona w sposób jawny. I do czego to doprowadza? To doprowadza do tego, że na jednym z pierwszych spotkań nowo wybranej Rady Politycznej w marcu 1985 roku dochodzi do ich aresztowania. Oni zostają aresztowani znowu pod bardzo podkręconymi, jeżeli nie wprost sfałszowanymi zarzutami. Przebywają prawie rok w więzieniu. W 1986 roku opuszczają to więzienie, bo ma miejsce kolejna amnestia. Wówczas, no ten 86 rok myślę, że jest takim mało zauważalnym, a jeżeli mówimy o funkcjonowaniu opozycji, to wręcz podstawowym podziałem, jeżeli mówimy o dekadzie lat 80. Do 86 jednak ta działalność jawna praktycznie nie jest możliwa. Po amnestii 86, gdzie Kiszczak, głównie na potrzeby państw zachodnich, mówi wprost razem z generałem Jaruzelskim, że my więźniów politycznych już nie mamy, i w domyśle odblokujcie nam kredyty, no na tym korzysta też opozycja, bo poza KPN-em tą jawną działalność po 86, czy półjawną, żeby być ściślejszym, no prowadzą też, no już zaczynają prowadzić chociażby ośrodki skupione wokół działaczy Solidarności, takich jak Lech Wałęsa, więc ta działalność jawna już od 86-87 roku funkcjonuje. Pojawiają się w przypadku KPN-u w końcu, są reaktywowane ogólnopolskie gazety, takie właśnie Gazeta Polska, ta działalność wydawnicza zaczyna się pojawiać. I co najważniejsze, ale to jest temat na zupełnie inny referat, w przypadku KPN-u ta mizeria od stanu wojennego przez cały środek tej dekady lat 80. kończy się z 88 rokiem. Wówczas da się zauważyć nagły, gwałtowny i dość duży przypływ nowych, młodych ludzi, młodych działaczy, którzy w tym okresie przedtransformacyjnym i okresie transformacyjnym bardzo ostro, czy bardzo tak energicznie angażują się w działalność Konfederacji Polski Niepodległej, angażują się w zbieranie podpisów, bo KPN wystawiał własnych kandydatów w wyborach czerwcowych, ale tak jak mówiłem, no wybory czerwcowe to jest zupełnie inna historia, bardziej Państwu chciałem przybliżyć tą całą dekadę lat 80. Dziękuję bardzo. Ogromnie dziękuję panu doktorowi Grzegorzowi Wołkowi za, że tak powiem, kawał historii KPN-u. Dla mnie prawie w ogóle jest to nieznana historia. Zajmuję się czym innym. Teraz proszę pana doktora Grzegorza Majchrzaka o referat represje lat 80. ze szczególnym uwzględnieniem stanu wojennego. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, wobec rodzącej się w latach 70., drugiej połowie lat 70. opozycje, władze postawiły raczej na nękanie niż na represje sądowe. Ulubioną metodą służby bezpieczeństwa były operacje LIS i telefon, polegające na nękaniu działaczy opozycji telefonami, listami zawierającymi na przykład pogróżki. Takie wydawałoby się niewinne działanie. Tutaj jeden przykład ze stanu wojennego, wybiegając w przyszłość. Otóż aktor teatru, jednego z warszawskich teatrów, nazwiskiem Listkiewicz, zresztą ojciec późniejszego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, otrzymał telegram i telefon rzekomo z poradni wenerologicznej z informacją, że został wskazany jako kontakt kobiety chorej na kiłę. Był człowiekiem żonatym, dodam tylko. Czasami jednak te działania specjalne były dużo bardziej brutalne. No tutaj kazus Stanisława Pyjasa jest najlepszą ilustracją. W walce z opozycją wykorzystywano również kolegia do spraw wykroczeń. Latem 80 roku w związku ze strajkami zaczęto stosować
na dużą skalę po pierwsze wzmożono działania wobec opozycji, czyli przeszukania, rekwizycje sprzętu i drugoobiegowych wydawnictw. Szczególnie chętnie stosowano wtedy metodę zatrzymywania na 48 godzin, przy czym dana osoba odzyskiwała wolność co najwyżej na kilka minut, bo po raz kolejny ją zatrzymywano na 48 godzin. I w czasie strajków z sierpnia 2010 roku robotnicy upomnieli się o więźniów politycznych. Tu przypomnę tylko o punkcie 4 słynnych 201 postulatów gdańskich. W efekcie ta sprawa znalazła się w porozumieniu gdańskim z 31 sierpnia. Tutaj przeczytam. W sprawie punktu 4, który brzmi: a. przywrócić do poprzednich praw ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 70-76 roku, studentów wydalonych z uczelni za przekonania. B. zwolnić wszystkich więźniów politycznych, w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego. C. znieść represje za przekonania. Ustalono a. niezwłoczne zbadanie zdolności zwolnień z pracy po strajkach 70-76 roku. Tutaj nie rozszerza tego punktu. Przekazanie spraw osób wymienionych w punkcie B do rozpatrzenia ministrowi sprawiedliwości, który w terminie 2 tygodni nada stosowny bieg sprawie w przypadkach, kiedy wymienione osoby są pozbawione wolności. Przerwanie wykonywania kary do czasu zakończenia procesu. To kazus działaczy właśnie KPN-u. C. Rozpatrzenie zasadności tymczasowego aresztu i uwolnienia osób wymienionych w aneksie. D. pełne przestrzeganie swobody wyrażenia przekonań itd. Peroskie władze mimo powstania Solidarności nie zamierzały oczywiście zaprzestać represji. Nadal więc, choć w mniejszej skali, w sposób bardziej skryty, Służba Bezpieczeństwa stosowała działania nękające. Nadal też zdarzały się pobicia przez nieznanych sprawców. Znaczy, na początku 1981 roku doszło do takiej serii ataków, których celem byli lokalni działacze związku. Na przykład 22 stycznia został pobity, następnie oblany benzyną działacz białostockiej Solidarności, członek Komitetu Obrony Więzionych za przekonania Zbigniew Simoniuk. Do napaści doszło tuż po jego wyjściu z komisariatu, na którym zresztą składał skargę na milicjantów. Dwukrotnie 30 marca, 25 maja 81 w swoim mieszkaniu w Opolu Starym koło Siedle został pobity, w tym drugim przypadku ciężko, przez w cudzysłowie nieznanych sprawców, działacz siedleckiej opozycji wspierający miejscową Solidarność Stanisław Karpik. Takich przypadków było więcej. Opisywała te przypadki i inne szykany wobec związków opisywała m.in. Agencja Prasowa Solidarności w wydawanym przez siebie piśmie AS Biuletyn PiS Związkowych i Zakładowych w specjalnej, stałej rubryce Przeciw Solidarności. Nadal też próbowano wykorzystać w walce z opozycją Kolegia do Spraw Wykroczeń. Doprowadziło to pod koniec 80 roku do jednego z poważniejszych kryzysów między władzami PRL a NSZZ Solidarność. On został spowodowany ujawnieniem tajnej instrukcji prokuratora generalnego PRL Lucjana Czubińskiego. Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej. Było to dzieło Jana Narożniaka, działacza mazowieckiej Solidarności, i Piotra Sapeły, pracownika poligrafii w prokuraturze, który przekazał kopię tego dokumentu. Obaj zostali aresztowani, po czym w wyniku mediacji nacisku związku ich zwolniono, bo też warto o tym przypomnieć, że w tak zwanym karnawale zdarzały się aresztowania. Tutaj przykład podany przez Grzegorza Wołka, działaczy Konfederacji Polski Niepodległej, zorganizowano w czerwcu 81 proces. No nie jest jedynym przykładem. Można wspomnieć chociażby o organizatorach manifestacji 11 listopada w Lublinie, czy związkowców wydających prasę. Oczywiście tych przykładów wiele nie było. Do radykalnej zmiany doszło po wprowadzeniu stanu wojennego, stwierdzał pierwszy sekretarz KCPZPR, premier Chevron w jednej osobie. Zniweczone zostały plany kontrrewolucji odnoszące się nie tylko do naszego kraju, ale do całej wspólnoty socjalistycznej, plany ugodzenia w ZSRR. Skoro walka z kontrrewolucją, to też sięgnięcie po represje. Nic zatem dziwnego, że stan wojenny był z wyłączeniem okresu stalinowskiego okresem, w którym nasilenie represji i ten wachlarz represji był największy.
Wspominał przede mną prokurator Gołębiewicz między innymi o internowaniu. Jesienią 83, to była pierwsza operacja, pierwsza represja stanu wojennego, zresztą po którą sięgnięto jeszcze przed północą, czyli przed formalnym wprowadzeniem stanu wojennego. W jednym z dokumentów MSW stwierdzano później, internowania to po raz pierwszy zastosowana przez nas forma walki z przeciwnikiem i to na tak masową skalę. No rzeczywiście już pierwszej nocy internowano ponad 3000 osób. Z powodów politycznych internowano, tu prokurator Gołębiewicz podawał liczby około 9,5 tysiąca osób, bo wśród internowanych było kilka grup. Byli również kilkaset osób internowanych z powodów kryminalnych, 36 przywódców partii państwa internowanych głównie z powodów propagandowych. Natomiast trzon internowanych stanowili działacze Solidarności, przywódcy, doradcy, działacze innych niezależnych organizacji społecznych, przed Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Konfederacji Polski Niepodległej, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Ruchu Młodej Polski, niektórzy członkowie PZPR, ci, którzy próbowali demokratyzować partii, tak, stworzyć tak zwane poziomki, czy struktury poziome, milicjanci, którzy próbowali tworzyć związki zawodowe w Milicji Obywatelskiej, co latem 81 roku uniemożliwiono. I rzeczywiście takim czasami zresztą zdarzało się, że internowano całe rodziny. Tutaj dodatkową szykaną było umieszczenie dzieci nie u rodziny, tylko w izbie dziecka. Uzupełnieniem takich klasycznych internowań było coś, co przesłuchowany przez prokuratorów IPN Wojciech Jaruzelski nazwał inteligentną formą internowania. Objęły ona głównie osoby, głównie działacze Solidarności szczebla zakładowego, uznane za te, które mogą sprawić władzom problemy, ale te osoby, których nie chciano ze względu na tak zwaną normalizację internować i trafili oni, to był koniec 82 roku, trafili oni jako rezerwiści na 3-miesięczne w cudzysłowie przeszkolenie wojskowe od 5 listopada do 3 lutego 83. W tym samym czasie do wojska też wysłano do odbycia zasadniczej służby wojskowej działaczy organizacji młodzieżowych m.in. Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Łącznie tej formie represji z przyczyn politycznych, bo wcześniej zorganizowano bramkę dla kryminalistów, podano około 1450 rezerwistów i ponad 260 poborowych. Tu o represjach sądowych prokurator Gołębiewicz wspominał, więc ja tylko dodam, że jurysdykcji wojskowej poddano najgroźniejsze przestępstwa, do których zaliczano między innymi, to dosyć częste, rozpowszechnianie wiadomości mogących osłabić obronność kraju. Tu jeden przykład. Jeden z internowanych został skazany właśnie za to, za takie rozpowszechnianie, za pisanie w czasie internowania listów i korespondencję do rodziny. Najsurowsze wyroki orzekano w stosunku do osób, które nie zaprzestały po 13 grudnia działalności związkowej, organizowały strajki, akcje protestacyjne na terenie wielkich zakładów pracy. No, najwyższy wyrok, znana sprawa za strajk w Wyższej Szkole Morskiej, Ewa Kubasiewicz za strajk i kolportaż ulotek właśnie mogących osłabić gotowość obronną, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. Ewa Kubasiewicz otrzymała wyrok łączny 10 lat pozbawienia wolności. To był strajk zorganizowany 14 grudnia, zakończony dobrowolnie przez protestujących w dniu 15 grudnia, w czasie, kiedy jeszcze prawa, na podstawie którego zostali skazani organizatorzy tego strajku, nie było. Proszę Państwa, po 13 grudnia zapadło też sześć wyroków śmierci. Dwa z nich za zdradę ojczyzny na dwóch ambasadorów, Zdzisława Rurarza, Romualda Spasowskiego, którzy w reakcji na wprowadzenie stanu wojennego poprosili o azyl na Zachodzie. Innym zaocznie skazanym, bo były to wyroki wszystko na szczęście zaoczne, był Zdzisław Najder, działacz opozycji, współzałożyciel Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, dyrektor Radia Wolna Europa, oskarżony o szpiegostwo. W uzasadnieniu wyroku wydanym przez Sąd Wojskowy można przeczytać.
Obiektywnie stwierdzić należy, że nie ma dowodów na to, że oskarżony Najder współpracował z wywiadem amerykańskim od 25 lat, choć praktycznie nie jest to wykluczone. To jest uzasadnienie kary śmierci. Najłagodniej traktowano szeregowych członków związku sądzonych za niezorganizowaną, krótkotrwałą działalność przeciwko władzy ludowej, taką jak na przykład, uwaga, wywieszenie flagi państwowej czy próby zwołania zebrania związkowego. Była o tym mowa, że niechlubnie wyróżniły się kolegia do spraw wykroczeń. Ja tylko tutaj sprostuję, że kolegia do spraw wykroczeń wydały około 6400, było to kary więzienia. To jest kilkukrotnie więcej niż sądy cywilne. No, anegdotą było, że do skazania wielu manifestantów wystarczył jeden kamień, jeden milicjant, kamień i milicjant obecni jednocześnie w kilku różnych miejscach. Kolejną represją stanu wojennego były weryfikacje, czyli tak naprawdę brutalne czystki kadrowe. Pozbyto się osób najbardziej niewygodnych, w zdecydowanej większości zaangażowanych w działalność Solidarności. Objęła ona praktycznie wszystkie grupy zawodowe, ale największy zasięg miała w środowisku dziennikarskim. W jej wyniku negatywnie zweryfikowano około 10% środowiska. Kolejne 10% było szykanowane w inny sposób, wysłanie na emeryturę, przesunięcie na niższe stanowisko i tak dalej. Podobne czystki miały miejsce również w szkolnictwie wyższym, w administracji państwowej i również w wymiarze sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości, aby sądził, został oczyszczony z sędziów i prokuratorów, których uznano za tych, którzy no, nie są pewnymi. Ubocznym skutkiem wprowadzenia stanu wojennego był wzrost brutalności funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych, zwłaszcza zmotoryzowanych odwodów milicji obywatelskiej. Przy pacyfikacji niektórych zakładów pracy, jak w 76 roku urządzano regularne ścieżki zdrowia. Wiadomo, wyjątkowo tragiczny miała pacyfikacja kopalni Wujek, gdzie zginęło 9 górników, kilkudziesięciu zostało rannych. Zostali zastrzeleni przez milicjantów niezagrożonych, strzelających z odległości 20-30 metrów krótkimi seriami. W przypadku manifestacji najtragiczniejszy przebieg miała manifestacja w dniu 31 sierpnia 1982 z okazji drugiej rocznicy rejestracji Solidarności. Zginęły 3 osoby w Lubinie, po jednej we Wrocławiu i Gdańsku. Ja tylko przypomnę, że w Lubinie były to często osoby przypadkowe, bo funkcjonariusze MSW, milicji, urządzili sobie wręcz polowanie, jeżdżąc nyskami po Lubinie, strzelali do przypadkowych osób. Oczywiście zdarzały się też przypadki pobicia, ze skutkiem śmiertelnym. Takim najbardziej znanym przypadkiem jest przypadek warszawskiego maturzysty Grzegorza Przemyka. Również to bicie, to ciekawostka, dotyczyła również kibiców piłkarskich, na przykład tych Lechii Gdańsk, którzy tradycyjnie manifestowali swoje poparcie dla Solidarności. Oczywiście nie były to wszystkie formy represji stanu wojennego. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Komitet Helsiński, który wydał raport dotyczący pierwszego roku stanu wojennego, do represji zaliczył propagandę, która dziennikarze wierni władzy, czy wierni ci z dziennika telewizyjnego w mundurach wojskowych, oskarżali działaczy opozycji o terroryzm, anarchizację życia, a nawet o przygotowanie do wojny domowej, rozlewu krwi. Stosowali zasadę obrzuć błotem, zawsze coś przyjęli. Ich ofiary oczywiście nie miały żadnej szansy na publiczną obronę dobrego imienia. Po 13 grudnia Służba Bezpieczeństwa szerzej rozwinęła tak zwane działania specjalne w celu nękania opozycjonistów, nawet aktorów bojkotujących telewizję. Zawieszono, następnie zlikwidowano działalność związków zawodowych, organizacji społecznych, nie tylko Solidarności czy Niezależnego Zrzeszenia Studentów, ale też Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Zniesienie z dniem 22 lipca 1973 roku stanu wojennego nie zmieniło generalnie stosowanych dotychczas form i metod walki z opozycją. Nadal była ona zwalczana przez służby bezpieczeństwa, nadal sięgano po instrumenty karne. Przy czym w latach 80. z biegiem czasu coraz częściej wykorzystywano nie sądy, lecz kolegia do spraw wykroczeń. Była to próba ekonomicznego uderzenia w działaczy opozycji. Tutaj przypomnę, że kolegia mogły orzec przypadek mienia służącego do działalności przestępczej. Przepis ten wykorzystywano szczególnie w przypadku osób zatrzymanych podczas przewożenia własnym samochodem wydawnictw podziemnych. Dopiero w drugiej połowie lat 80., jak od 86 roku, ta polityka wobec opozycji uległa liberalizacji. Przejawem tego była amnestia z lipca tego roku, zwolnienie zdecydowanej większości więźniów politycznych. Jednak mimo tej liberalizacji Służba Bezpieczeństwa działania nękające prowadziła do końca lat 80. Nadal też z rąk nieznanych sprawców ginęli działacze opozycji. W lutym 84 został zamordowany działacz Rolniczej Solidarności Piotr Bartoszcze, a w styczniu 1989 roku księża Stefan Niedzielak, Stanisław Suchowolec, kilka miesięcy później ksiądz Zych. W październiku 1984 został zamordowany przez funkcjonariusza SB ksiądz Jerzy Popiełuszko. W dalszym ciągu zdarzały się też porwania działacza opozycji. W tym przypadku warto wspomnieć na przykład o serii tzw. porwań toruńskich. W styczniu 1984 w ramach Toruńskiego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych powołano specjalną grupę do zwalczania podziemia. Jej funkcjonariusze dokonali kilku porwań, m.in. 2 marca 1984 Antoniego Mężydło i jego narzeczonej Zofii Jastrzębskiej. Byli oni przez 2 dni przetrzymywani w ośrodku czasowym w Okoninie, gdzie poddawano ich torturom fizycznym i psychicznym, m.in. pozorowano egzekucję Mężydły oraz przesłuchaniom. Porwania działaczy opozycji i osób wspierających je zdarzały się też w innych miastach. Nie zaprzestano oczywiście również stosowania innych klasycznych działań nękających na czele z telefonami i listami do działaczy podziemia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu doktorowi Grzegorzowi Majszakowi. Proszę państwa, zapowiadam, że gdyby ktoś miał jakieś pytania dotyczące tego, o czym dzisiaj mówimy, to po godzinie 13, tak? Nie, przepraszam, po 12.30 będziemy mieli dyskusję, aczkolwiek nie wiem, czy wtedy pan doktor jeszcze zostanie, bo zdaje się... O 12.30 mam pociąg do Gdańska. No właśnie. Będzie trudno. No nic, ale to może jakoś w inny sposób inni historycy też postaram się jakoś odpowiedzieć na ewentualne pytania. Dziękuję jeszcze raz. A teraz proszę pana doktora Tadeusza Ruzikowskiego o wygłoszenie referatu Opór czy przystosowanie NSZZ Solidarność na rozdrożach podziemia i jawności 1981-89 na przykładzie Huty Warszawa, RKS TKW. Przepraszam, nastawiam czas. Już jest. Szanowni Państwo, dzień dobry, witam Państwa. Dziękuję przede wszystkim organizatorom za zaproszenie i umożliwienie podzielenia się garścią refleksji na temat, który dzisiaj przeznaczyłem do przedstawienia, czyli kwestia oporu czy przystosowania. To pytanie już w historiografii wielokrotnie padało. Natomiast ja chciałem zaproponować na podstawie takiej mikrohistorii, czyli Organizacji Solidarności Huty Warszawa, właśnie no, analizę tych postaw, które wówczas przejawiano i no, próba jakby nazwania pewnych kwestii w tym kontekście. Szanowni Państwo, opór czy przystosowanie, jak już tutaj było wielokrotnie mówione, dotyczyło okresu szczególnej opresji. Natomiast zanim jeszcze dalej przejdę, to chciałbym powiedzieć o źródłach i opracowaniach, które posłużyły do przygotowania tego referatu. Była to prasa związkowa, także dokumentacja udostępniona mi przez działaczy Solidarności, także zasób Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, zbiór relacji
tak zebranych przeze mnie, jak i udostępnionych przez doktora Bartosza Kalickiego, któremu jestem za to wdzięczny. No i jeżeli chodzi o opracowania, tutaj no, nie znalazły się na tym slajdzie, ale generalnie w tej chwili dysponujemy kilkoma artykułami, które dotyczą różnych kwestii z życia Solidarności, także relacji Solidarności Huty Warszawa i organizacji partyjnej miejscowej, właśnie autorstwa wspomnianego badacza Bartosza Kalickiego. Także są wydane zbiory relacji, do których też miałem okazję zajrzeć. Oczywiście, proszę Państwa, podczas no, każdej takiej analizy warto pewne pojęcia no, przytoczyć, definicje. Ja akurat tutaj, żeby być jak najbardziej takim, no, ten przekaz, żeby był jak najbardziej czytelny, posłużyłem się powszechnie dostępnym słownikiem języka polskiego, i gdzie są zdefiniowane właśnie kwestie oporu i przystosowania. Jak się można było spodziewać i jakby te moje badania na to wskazywały, no te definicje nie są jakby tak pojemne, żeby no precyzyjnie oddać to, co się wówczas po prostu działo, ale to jest no raczej w tych zniuansowanych okolicznościach, szczególnie też tej sytuacji stanu wojennego, raczej nie zaskakuje. Szanowni Państwo, kwestia właśnie przystosowania i oporu, no to jest bardzo pojemne właśnie pojęcia i one no, właściwie stanowią punkt wyjścia do takich pomniejszych pytań o ówczesne zachowania, także decyzje działaczy Solidarności poddanych temu szczególnemu okresowi represji, gdzie no właśnie za samą przynależność do Solidarności doświadczano tych właśnie różnych form szykan. Przede wszystkim takim pytaniem, na które musieli sobie odpowiedzieć działacze, to czy zachować bierność, czy jednak podjąć jakieś zaangażowanie na rzecz Solidarności. Jak no, pokazują badania, takie czynne działania na ogół dotyczyły raczej tych, no, tych nielicznych, sumarycznie z tej rzeszy ponad 9 milionów członków Solidarności. Kolejnym takim pytaniem, które no jakby stawiano sobie, i to jest no taki fragment tej historii, no, o której rzadziej się może wspomina, myśli, te kwestie tych momentów właśnie zwrotnych, chociaż one jak one rzutowały po prostu na to, w jaki sposób potem ta Solidarność i inne kręgi opozycyjne wyglądały w tamtym czasie. Pytanie o radykalizm, o tak zwaną pracę u podstaw. Ja tutaj mam na myśli no, pewne no, takie mrówcze działanie, byśmy powiedzieli, choćby w zakresie zbierania składek członkowskich przez Solidarność Podziemną, udostępniania pomocy charytatywnej osobom represjonowanym i tak dalej, i tak dalej. Takie mało spektakularne, mało medialne, ale jednak bardzo potrzebne w tamtym czasie działania. Kolejna sprawa, która no, w moim oglądzie stanowi no, pewną podgrupę tych kwestii, to działać tajnie czy jawnie. To też tutaj wspomniał kolega, że właśnie no, przykładowo tajny druk, ale no, emanujemy, że tak powiem, swoim środowiskiem, jak tylko się da, za pomocą prasy podziemnej czy jakichś akcji bardziej bezpośrednich. No i wreszcie, proszę Państwa, co też było częstym problemem w tamtym czasie w środowiskach działaczy Solidarności, także właśnie w Hucie Warszawa, to kwestia, czy działamy osobno jako środowisko tych kilku, kilkunastu, może kilkudziesięciu osób, czy też szukamy sprzymierzeńców w szerszym kontekście. Tu też od odpowiedzi na to pytanie zależało, w jakim kierunku ta sytuacja zmierzała w czasie późniejszym. No i wreszcie pytania raczej charakterystyczne bardziej dla drugiej połowy lat 80., czyli w sytuacji, kiedy już no,
te próby jawnego działania były dosyć oczywiste i widoczne. I pytanie no, o kluczowe, byśmy powiedzieli, w tym przed okresem 89 roku. Czy kontynuujemy działalność na bazie statutu z roku 80, czy jednak robimy nowe otwarcie i dogadujemy się, że tak powiem, z władzami PRL-u? I z tym się wiąże też ściśle kwestia negocjacji czy kontestacji tego kierunku, która też była reprezentowana właśnie na poziomie Huty Warszawa. No i tutaj nie uwidoczniłem kwestii, to zapewne tego typu pytania można mnożyć. Kolejne, które no, przychodzi mi do głowy choćby, to czy no, w sytuacji nagabywania przez Służbę Bezpieczeństwa, no, czy decyduje się działacz na jakąś formę współpracy pod presją, a może i niekoniecznie presją czasami. No, to były kwestie, które wówczas no, dla wielu ludzi stanowiły bardzo poważne zagadnienia, na które po prostu byli zmuszeni i to czasami bardzo szybko odpowiadać i reagować. No i proszę Państwa, no, też taka refleksja, że no, te sprawy, o których mówię, w różnym stopniu można odnosić z jednej strony do relacji Solidarność władze ówczesne, ale także wewnątrz samego środowiska Solidarności. Szereg tych pytań można właśnie zadawać. Tutaj chciałbym Państwu przedstawić króciutko grupy z udziałem członków Solidarności, które wówczas na terenie Huty Warszawa zaistniały. To jest z jednej strony kontynuacja Komisji Zakładowej pod nazwą Tajna Komisja Wykonawcza z Markiem Jasiewiczem. To jest jedna grupa i tutaj bym zmierzał w kierunku no, takiego scharakteryzowania tej grupy jako no, preferującej tak zwaną pracę u podstaw, co spróbuję jeszcze zilustrować zaraz. Druga grupa to Robotniczy Komitet Solidarności, będący od wiosny 82 roku częścią takiej szerszej grupy działaczy w Warszawie i wokół warszawskich okolicach, czyli Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności z takimi właśnie ekspozytorami w zakładach pod nazwą Robotniczy Komitet Solidarności. I tutaj no, to jest ten nurt bardziej, byśmy powiedzieli, radykalny. No i proszę Państwa, Rada Robotnicza, o której ustawa dotycząca tej kwestii, tego samorządu pracowniczego została uchwalona w drugiej połowie 81 roku i o dziwo, czy też dla mnie to było pewne zaskoczenie, kiedy ten fakt do mnie dotarł. W 83 roku, kiedy władze zdecydowały się odwiesić działalność Rady Robotniczej, okazało się, że właściwie w tym samym składzie, w którym ona zawiesiła swoją działalność w grudniu 81 roku, została odtworzona, ponownie uruchomiona w roku 83, stanowiąc no, pewną oazę wpływów Solidarności w Hucie Warszawa. I to jest też przyczynek do tej kwestii no, z jednej strony oporu, bo jak też spróbuję zilustrować za momencik, pewne działania no, można będzie tak traktować. I tutaj tą postacią był Andrzej Miłkowski, pierwszym takim przewodniczącym i kontynuatorem także tych działań. Jeżeli chodzi o Tajną Komisję Wykonawczą, tutaj chciałem przytoczyć przykład, który jest, no, wydaje mi się, znamienny. Z jednej strony ta właśnie mrówcza praca cotygodniowego, comiesięcznego, corocznego wspierania działaczy Solidarności w Hucie, a z drugiej strony ta taka otwartość, jeżeli chodzi o prezentowanie wydatków ponoszonych właśnie w tamtym okresie, co no, jak my historycy chyba doświadczaliśmy niejednokrotnie, sfera finansów no, bywa taką, o której nie bardzo się chce mówić albo no, jest po prostu pewną niewiadomą w wielu wypadkach i tutaj taką zasługą, no, która jakby
najbardziej znacząco, wydaje mi się, ilustrowałaby działalność tego środowiska, to jest organizacja właśnie tego wsparcia dla hutników i ich rodzin, także wyjazdów wakacyjnych dzieci. I tutaj no też no z jednej strony było to przełamywanie jakiejś pewnie niemocy oficjalnych kręgów zakładowych, ale z drugiej strony właśnie no pewna formuła przystosowania do tych warunków. Jeżeli chodzi o MRKS, którego ekspozytorem, tak jak wspomniałem, był Robotniczy Komitet Solidarności w Hucie Warszawa, to no, jest to ilustracja no, pewnego takiego radykalizmu charakterystycznego dla tego środowiska. Z pewnością radykalizmu takiego w głoszonych hasłach i oczekiwaniach. Natomiast no, taką najbardziej spektakularną akcją tego środowiska było uwolnienie aresztowanego Jana Narożniaka w czerwcu 1982 roku. I tutaj no, jest ten opór, byśmy powiedzieli, w takiej właściwie czystej postaci. Natomiast no, z drugiej strony zapewne no, starano się utrzymywać no, właśnie tą konspirację, tajność pewnych przygotowań. No i to też był pewien element przystosowania. No i wreszcie, proszę Państwa, ta Rada Robotnicza i to, co chciałem jakby zaakcentować, czyli te enuncjacje tego gremium, no, które no, spokojnie można by, wydaje mi się, zakwalifikować jako no, rodzaj oporu, a właściwie no, walki właśnie o ważne idee i sprawy dla tego środowiska, reprezentowanego, dodam, w większości właśnie przez członków Solidarności w tamtym czasie. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na uchwałę Rady Robotniczej Huty Warszawa, czyli oficjalnego gremium funkcjonującego w tamtym czasie, na temat mordu właśnie księdza Jerzego Popiełuszki oraz domagającego się właśnie osądzenia sprawców. A z drugiej strony w maju 1988 roku uchwała dotycząca ówczesnych strajków, protestów robotniczych. Także obok takich spraw czysto zakładowych, pewnych generowania pewnych opinii, ta Rada za sprawą właśnie no, tego uczestnictwa członków Solidarności była też takim głosem, byśmy powiedzieli, Solidarności w tamtym czasie, w tym zakładzie, nie tylko płynącym ze ścisłego podziemia. I proszę Państwa, podsumowując już te moje krótkie rozważania z konieczności i tak jak podkreślam, jest to pewno no, hasłowe przedstawienie tych kwestii, o których no, szerzej będę pisał w artykule pokonferencyjnym. To pytanie, które na początku postawiłem, opór czy przystosowanie, no właściwie było źle postawione. To znaczy po zapoznaniu się z tymi materiałami, o których mówiłem, no należałoby co najmniej dodać jeszcze i, czyli czy i przystosowanie, bo to są w wielu wypadkach widać no, pewne przenikanie się tego oporu, przystosowania. Jedno wnika w drugie i odwrotnie. Też właśnie Huta Warszawa jest ciekawym przypadkiem, bo no, jest taką zgromadzeniem ludzi Solidarności no, w pewnej soczewce, która skupia no, tak właśnie grupy o różnym podejściu do działalności i powiedzmy rozłożenia akcentów tej działalności w latach 80. I co też istotne, te pytania właśnie dotyczą nie tylko relacji Solidarność władze mogą dotyczyć, ale też samego kręgu ludzi Solidarności. I no też wynika jakby z tego, o czym mówiłem, no, że dużo bardziej powszechnym zjawiskiem było przystosowanie do tych warunków właśnie no, drakońskich, dodajmy. No,
to, o czym było tu mówione, regulacji stanu wojennego, no, niż opór, który raczej był charakterystyczny dla grup działaczy, niezbyt licznych grup działaczy, no, którzy pomimo tych okoliczności decydowali się, podejmowali, ryzykowali tę swoją aktywność na rzecz Solidarności kontynuować. Tutaj no właśnie mówiłem o tym przenikaniu. No, taki jeszcze przykład, że na przykład ten opór, element przystosowania to były strajki 15-minutowe na wiosnę 1982 roku, no, które po prostu narażały na mniejsze represje niż otwarty taki dłuższy strajk, który no, był charakterystyczny dla wcześniejszego, bywał charakterystyczny dla wcześniejszego okresu. I te sprawy oporu, przystosowania, możemy obserwować tak w tych sprawach takich podstawowych, powiedzmy, czyli legalizacji Solidarności, kwestii negocjacji, ale też i takich małych wyborów pojedynczych członków Solidarności, choćby w zakresie przykładowo noszenia opornika po wprowadzeniu stanu wojennego jako pewnej alternatywy dla znaczka Solidarności. No i też no, trzeba podkreślić, że chciałbym podkreślić, że ten opór i przystosowanie no to była taka codzienność dla szeregu ludzi Solidarności w tamtym czasie. W zasadzie codziennie musieli dokonywać wyborów w tym zakresie, no budując i będąc częścią tego ruchu Solidarności po wprowadzeniu stanu wojennego, no bez którego ta Solidarność w takim kształcie, jaki znamy, również by nie przetrwała. I te elementy, wydaje mi się, w historiografii też czasami warto uwydatnić, co też postaram się uczynić w swoim artykule. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu doktorowi Tadeuszowi Ruzikowskiemu za praktyczną, przedstawienie nam praktycznej syntezy dylematów podziemia Solidarności. Proszę państwa, teraz tak, z przyczyn technicznych, zanim przejdziemy do kolejnej części naszej konferencji, dosłownie robimy sobie 2 minuty przerwy, ale to nie zabierze więcej czasu niż po prostu wymiana jednych referentów na drugich, a panom chcę jeszcze raz serdecznie podziękować, przede wszystkim też dlatego, że wiem, że akurat tak się złożyło, że każdy z tych 3 panów ma teraz bardzo pilne zadania w innych miejscach i mimo to zechcieli tutaj przyjść. Naprawdę dziękuję. Dziękuję.